Po raz 10 na pilskim parkiecie zatańczyli najmłodsi tancerze z całego kraju. W tym roku wydarzenie zmieniło swoją nazwę, ale zasady pozostały te same. Dzieci od 10 do 16 roku życia rywalizowały ze sobą w hip-hopie solowo oraz grupowo. Na pewno mi się klimat bardzo podoba, bo po prostu zawsze jest fajnie być otoczonym osobami, które kochają to samo co ty. Jestem podekscytowana, ale też troszeczkę stresik jest przed występem. Te zawody są dosyć trudnymi zawodami. Duża konkurencja i wysoki poziom. Wiele różnych fajnych chwil, bo my tutaj zaczynaliśmy, nie? I my jako dzieci tutaj byliśmy i teraz przyprowadzamy tutaj swoich uczniów, więc to jest piękne. A tych zjechało do Piły niemało. Z całego kraju do Grodu Staszica przyjechało ponad 1000 uczestników. Tancerze rywalizowali ze sobą na parkiecie przez 2 dni. Naprawdę z całej Polski, ze Śląska i z Nadmorza i z Oświęcimia, więc naprawdę cała Polska zjechała się do Piły właśnie na ten event. Tak się zastanawiam, sobie tak oddaję taką myśl, co by było wtedy, gdybyśmy zrobili ten duży rytm ulicy, którego już nie ma. To by Piła pękała w szwach. Kultowy rytm ulicy dla dorosłych zakończono 2 lata temu na 20. rocznicy ze względu na rosnące koszty i brak sponsorów. Ten dla dzieci New Generation będzie kontynuowany.